Cześć, siemanko, ziomeczki, witam was w następnym odcinku po długiej przerwie. Dzisiaj zobaczymy moje nowe zakupy karmówki, ale też wam zrobię, pokażę wam, jak moja modliszka urosła po tym całym czasie, jak się nie widzieliśmy. Przepraszam was bardzo za tą długą przerwę, ale dużo się działo, szkoła, tak dalej, egzaminy, dużo tego było. No to mamy tak, na pierwszy ogień idą dubi. Mamy większe dubi. Dobra, zmieniam zdanie, jednak nie otwieramy. Pokażę je wam tak, kamerzysta. To są dubi, takie większe. Widzicie? Tamte były malutkie. Tutaj dałem większe, bo Stefan rośnie. A wraz z jego wzrostem rośnie jego apetyt i zapotrzebowanie. Tutaj mamy piękne, zbliżę jeszcze bardziej. Takie zbliżenie mamy ładne, tutaj siedzą razem. Tutaj mamy takiego szerokiego, a tutaj są te zwykłe. No, to są dubi. Dobra. Na drugi ogień lecą szarańcze, mam je pierwszy raz. Dopiero co je kupiłem, mamy dwie odmiany kolorystyczne, żółte i czerwone, też one są takie pomarańczowe, zbliżenie. Patrzcie, jakie one są piękne. Posiadam ich 4 sztuki, tak samo jak dubi. To jest bardziej taki przysmak. Pamiętajcie, żeby też nie faszerować swojej jaszczury takimi pokarmami, bo one są jakby takie urozmaicenie diety. I jeśli tam kupuję kilka razy, no może raz w miesiącu, a normalnie to tam drewnojady i kraczany, to są jakby takie deluxe, bym powiedział. Ja nie będę ich otwierał, bo mi pewnie wylecą za chwilę na mordę. Powiem wam tak, one są dosyć drogie, bo sztuka kosztuje 4 zł. Karaczany, sztuka kosztuje 2 zł, niektóre mniej, czasami można kupić komplecik za bardzo mało. Co wam mogę powiedzieć, to jest bardzo dobre pożywienie, bo one są bardzo pożywne dla takiego na przykład jak mój Stefan, czyli agamy brodatej, jakiegoś tam gekona, tokę, albo nie wiem, może nawet ptaszniki można takim czymś karmić. No, to już takie bardziej większe. One jeszcze nie są całe takie duże, bo to jest ta mniejsza odmiana. Zrobimy takie mega zbliżenia. Patrzcie, one są piękne. Aż by ich żal trochę dawać do jedzenia Stefanowi, ja bym je najchętniej zachował i bym zrobił ich hodowlę. Może kiedyś. Obrócę wam, żeby pokazać wam pomarańczowego. Jak widzicie, mają takie bardzo króciutkie skrzydełka. Ładnie ten pancerzyk kwieci i tak dalej. O, dobra. Teraz widzimy się po cięciu i pokażę wam moją modliszkę. To jest właśnie te bydle. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Tutaj, jak spojrzycie, jest jej jeszcze w linka, prawda? Ja jej nie wyciągałem, bo to ona dopiero, nie wiem, z 2 godziny temu liniała. To jest nowy pojemnik. Zobaczcie, jeszcze przykrywka jest taka... kamerzysta, zbliżenia. No jest jeszcze taka, powiedzmy, chwilowa, ale jest wzmacniana. Zrobiłem tak, że mogę sobie podnosić i podlewać jej roślinki, bo jak zobaczycie, tutaj z tyłu mamy żywą roślinkę dla niej. Ona wyłapuje wodę na liście, nie na korzenie. Tutaj mamy kamyczki, muszelkę jedną, trochę sztucznych, kratkę, żeby mogła się tam wspinać, wam pokażę, tak, trochę patyczków, bo ona lubi się wspinać. Najczęściej się siedzi tam u góry, ale od wlinki bardzo często siedzi tutaj. Zobaczcie, jaki ma gruby odwłok. Mega szeroki. Bardziej wam światło damy tutaj, żeby... jakby to zrobić. Tak, i może... poczekajcie chwilę. Zobaczcie sobie sami, jaki ten odwłok jest gruby. Piękny, co? A to z tyłu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja wam robiłem odcinek, to nawet nie było widać skrzydełek. A teraz, nie wiem, czy to się uda pokazać. Kamerzysto, uchwyć tam i zrób zbliżenie, proszę. Ona ma już skrzydła na cały odwłok. To jest najpewniej imago lub subimago. Coś nie chcę chwytać. Może to przez kształt całego terrarium, bo terrarium zrobiłem w formie takiego bardziej... to nie jest swój, tylko taki dekoracyjny.
jakby to powiedzieć, pojemnik po prostu szklany. Tutaj jeszcze możecie ją zobaczyć. Zobaczcie na tą piękną głowę. Teraz sobie robi swoimi rączkami. Się tylko wyostrzy kamera. O, no, ostrzy. Ładnie. Znaczy, to jest o wiele lepszy jakościowo filmik będzie, ponieważ już mi się tak kamera nie trzęsie, jak wtedy, przepraszam was w ogóle za to. Ponieważ tej z kolegą nagrywam, z kamerzystą moim. Zobaczcie również, jakie ona ma już wielkie kolce na łapkach. To one są po prostu ogromne. Może pokażę bardziej pod takim kątem. Zobaczcie, jakie ona ma łapy. Jak się to może nazwać, może od nóża chwytne? Chyba tak. Nóżki, ładny taki ciemny kolor, jest cała jasna, nóżki są takie ciemniejsze, te tylnie, sprzednie są jaśniutkie, a cały jakby karapaks, może nie karapaks, bo to bardziej u ptaszników, tarcza, może nazwiemy to tarczą, tak się chyba powinno mówić, jest też złocista bardziej. O, widzicie, jak z szydełkami zareagowała? Epicko. Strefa makro. No to tak, już po makro. Ja się z wami żegnam serdecznie. To była moja modliszka, moje zwierzęta karmowe nowe. Za niedługo będzie najpewniej filmik z giełdy najwcześniej. Ale jeszcze może się pojawi z Agamą znowu. I zapraszałbym was na nasz kanał. Gadyjmy. Pamiętajcie o guziku subskrybuj i o lajkiem pod filmikami. Teraz z wami się żegnam. Cześć i do zobaczenia.